Jeden myśli, drugi robi. No czekaj. Ale to siedzi. Panie rezyse, zaproszę. Jeden myśli, drugi pierwszy robi. Klaps. Ja mam wszywkę. Ale ja nie... A słyszałeś czask? Czas. No. Szukajcie chłopa. Policja chuja warta. Szukajcie chłopa, chłop Boże w szoku. Je. To jest niesamowita zaleta tego. Pokażę tam jeszcze raz, jak to o właśnie. Czy możemy, taką... możemy otwierać w ten sposób, tak? Ja otwieram sobie tak, bo wygodniej, więcej nałożę. Generalnie można tego, zauważ, używać nawet jako łyżki. Tak, no bo tak się, no, tak się też często używa, ja to przy palecie jako łyżkę używam, nie? Że nabieram w ten sposób, nie? Ale przy ziarnach wolę więcej ręcznie nałożyć. Lubię czuć ten, te karpiowanie. O kurwa, żeś kabana zajebał. Brawo, piona. A wiesz, że przynętę zmierzyłem i zmieniłem, jak pojechałeś po pizzę? Nie, ała, mrówka mnie ugryzła. Wiesz co? No. Tak nieruchomo stałeś, że się zastanawiałem, czy to jest zdjęcie, czy film. Tak. Adam, uratował nam honor. Nie wlanie, potem ważenie, no brawo. Nie no, pan Kubo. 100 gram za mało. Nie no, chłop miał... Co, on ma dziewiątkę. Chłop miał 9 kilo, to wiesz. Ło! No ale jeszcze musisz matę, wiesz? Tak, tak. No to dycha będzie. Nie. Czekaj. 13 200 moim zdaniem. 13 200 z kilo coś, Marzu, mata. Puszczaj. I trzeba zważyć wora, nie? No. I podnieś wyżej. Dobra, jest okej. Okay. Jest w miarę okej. Okay. No co tak dyszysz? No wyciągnij tą rybkę. No, no właśnie. Dobrze, żebyśmy nie byli gołosłowni, nie? Zapytaj się, Adam, pana Tomka, czy wziął dobrą lekcję, kręcenia PV-ek, tak? Tej, co węzełek poprawiał. To co, lejemy? Mogę? Daniel? Tak. Brawo! Dawno nie robiliśmy żadnych materiałów takich przynętowych, nie? Adam, to jest akt desperacji jakiś, nie? Nie, raczej nie akt desperacji, tylko czas zareagować na pokazywanie w sieci różnych innych produktów, pokazać, że Adler też od lat już wielu ma świetne rzeczy względem nęcenia ziarnami, czy peletami, czy różnych takich miksów, spodmiksów, których dzisiaj na tym jeziorze, na którym jesteśmy, używamy. Tak, generalnie ostatnie wiele produkcji naszych firmowych to było pokazywanie w sumie wędkarstwa, tak? Gdzieś zapominamy, że się pojawiają nowi ludzie, którzy sięgają po Adera, nie znając firmy, i też trzeba im... Trzeba im zaprezentować, tak. Jak siedzimy. Trzeba im zaprezentować produkty. No jakoś tu tak. Się zmieścimy się w tym kadrze, mimo moich gabarytów. No tak jak mówisz, no nawet wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać z człowiekiem, który mimo ilość tam lat karpiowania na karku, pierwszy raz miał styczność, gdzieś tam otrzymując jakąś nagrodę, styczność z produktami Addera, więc czemu nie pokazać szerszej publice części, skromnej części naszej oferty,
Dzisiaj chcieliśmy pokazać co, ziarenka? Tak, ziarenka. Generalnie z uwagi na to, że łowimy rzutowo. Rzutowo dzisiaj, tak. Z konieczności tak naprawdę. Jesteśmy na Jeziorze Wandzińskim pod Czuchowem. Tutaj regulamin łowiska na ten rok przewiduje możliwość łowienia tylko i wyłącznie z rzutu, więc też nęcimy z podami, gdzieś tam jakieś przebitki Daniel pokaże, jak nam to wychodzi, bo i po iluś tam latach używania modelów zdalnie sterowanych wracamy do korzeni. A przy okazji przygotowujemy sobie mieszankę z ziaren, z peletu, taką podstawę bazową, którą chcemy położyć, taki dywanik na dnie, plac, w którym będziemy kłaść zestawy. Tak, to też jest dobre na zamulone łowiska, bo wiadomo, że jak ten spot, czy spomp, czy tam spider, czy inna tam rakieta zanętowa, zweryfikowaliśmy też jednak jedną rzecz, no, że te tanie rakiety nie są po prostu... No, możemy pokazać Chińczyczki, mamy też Chińczyczki. Nie, dajmy spokój, przede mamy wszystkim uszanujmy, mamy Chińczyczki, uszanujmy, bo sami też chcemy, żeby produkt był szanowany. No to są podróby, więc pieprzyć, nie? Po prostu używajmy tego, na co ludzie pracowali, opatentowali, ileś coś lat, i tak dalej. Tak samo z przynętami i zanętami, tak? No tak. Mamy firmy, które pojawiają się na rynku nowe i robią wielkie wow. Tak. I gdzieś tam w pędzie za nowościami, jako grupa wędkarzy, karpiarzy, gonimy za tymi nowościami, ludzie chwytają nowe przynęty, często zapominając o firmach starych już, które, że tak powiem, swoją marką powinny i odcisnęły piętno na wędkarstwie karpiowym w tym kraju. Tak, przede wszystkim nie oszukują, że produkują i gdzieś pod kryptonimem jestem producentem, ukrywają to pochodzenie, które wychodzi po latach i gdzieś ta destabilizacja tego rynku przez wiele lat ma miejsce i firmom, które naprawdę rzetelnie podchodzą, zatrudniają ludzi, naprawdę mają rozwiniętą tą gałąź swojej działalności, jest trudno się utrzymać wobec tego takiego globalnego pakowactwa i koniec. Trzeba do tego czasami wrócić. To co, nie? Jedziemy, Daniel. Pokażemy. Pokażemy ziarenka. Słuchajcie, to jezioro od kilku tutaj sezonów mam przyjemność, za pozwoleniem klubu, który opiekuje się tą wodą, mam przyjemność tutaj łowienia. Uczestniczyłem wiele razy w zawodach. Jest to taka specyficzna woda, którym nie psoci się leszcz, tak? Nie ma tu jakiejś wielkiej populacji. Ja przynajmniej nie miałem kontaktu przez kilka lat z leszczem, natomiast zawsze się znajdzie jakiś białoryb, który się będzie nam karpiarzom psocił. Jest tutaj sporo lina. I rekord polski klenia. Rekord polski klenia na przykład, nie? Taka ciekawostka, ale jest tu sporo lina, jest duży karaś, który nieraz na zawodach w nocy czy wieczorem przy czołówce zdawał się być karpiem do wagi. Tak. Jest duża płoć. Niemniej jednak zdecydowaliśmy się troszeczkę tych ziaren tutaj posypać. Karpie je lubią, wchodzą w to. Wiemy, że tam nam troszkę ta białoryb nam tam podje, no ale zawsze tak jest. Na każdej wodzie ten białoryb podjada nam te nasze smakołyki. I co wrzucimy do kociołka? Na początek wrzucimy ziarenko waniliowe, kukurydzę waniliową. Walniesz jakieś zbliżonko, Daniel? Przyjdzie czas na przebitki. Kukurydza waniliowa. Pozwoliłem sobie wcześniej otworzyć. Mamy też miks karp special. Tutaj mamy karp special. Kilka rodzajów kukurydzy, łubin, orzech tygrysi i tak dalej. Kilogramowe opakowanie do nabycia naprawdę w sklepach. Otworzymy, wrzucimy to. Potrzebujemy kilku kilogramów przynajmniej na takie pierwsze nęcenie placu. Do tego konopia. Już spreparowane ziarno konopi. No konopia być musi, tak? Czyści nam jelito karpia, karpi uwielbiają konopię. No, oczywiście wszelka drobnica też uwielbia konopię, no ale to nie znaczy, że nie mamy tej konopi dać. Mhm. Dobra. Jedziemy teraz ogólnego jeszcze. I słuchajcie, mamy taki produkt bardzo ciekawy, to jest w sumie nowość w naszej ofercie. Z ciekawym nazewnictwem, pozdrowienia dla prezesa.
Lamarka, Party Mix. Dlaczego Party Mix? No bo tutaj mamy naprawdę bardzo wiele i ciężko by było opisywać, co jest dokładnie. Mamy kilka rodzajów zbóż, mamy kukurydzę w dwóch kolorach, mamy konopie i coś tam jeszcze. Także bardzo ciekawa też mieszanka do... i którą też użyję i będziecie mieli to na jakimś materiale, którą użyję do przygotowania też stigmixa do materiałów PVA. Jest to taka, powiedzmy, średnia i drobna granulacja ziaren. Bardzo ciekawa mieszanka i do PVA, i do takich właśnie spodmiksów. No i do tego pogrubimy wszystko miksem peletowym. Miks peletowy, czyli tu mamy peleciki 4, 6, 8, 12 mm. Wszystko to jest w takim aromacie rybnym zrobione. Pozwoli to nam na pracę od kilkunastu minut do kilku godzin. Wiemy, tak? I jeszcze raz możemy zrobić. Dobra. Teraz sobie to wszystko wymieszamy. No, całość nam to, całość daje nam taką naprawdę bardzo atrakcyjną mieszankę kolorową, bogatą w ziarna, w pelety, to co karpie lubią najbardziej, i zapewnia nam to pracę, tak jak mówię, od kilkunastu minut do kilku godzin. Mamy tutaj też pelety 20 mm widzę, więc mamy pewność, że coś z tego produktu, który wrzucamy w spodzie, mamy na dnie, i pracuje to zarówno od razu, jak i przez kilka godzin. Na dodatek dołożymy, zalejemy to wszystko bosterem o nazwie Rock and Roll. To jest mieszanka raczka z ananasem. Ostatnimi czasy na tym łowisku mi się to bardzo dobrze sprawdzało. Nadamy tym ziarnom taki aromat właśnie rakowo-ananasowy. I myślę, że to się dzisiaj sprawdzi. Nie za dużo. Myślę, że tam około 1/3 opakowania w zupełności wystarczy na taką ilość, powiedzmy, 3-4 kg mieszanki. Pozwolimy teraz, żeby te ziarenka sobie poleżały około 20-30 minut w tej zalewie. Niech sobie wchłoną te pelety, aromat, niech ziarna też troszkę napiją się. No i co? I zaczniemy spombować. Ale zadowolony jesteś, nie? No fuj. Kuba minęła dopiero, tak? No, panowie. Kto się cieszy, ten się cieszy. To nie ważne, że sobie wziąłem ją nasza. Jeden kij, słuchaj.
Jeden kij, to na wadniku tak często jest, że jeden kij pracuje całe ryby, nie? Kto kombinuje, ten ma. PVA. Lekcja numer jeden. Kiedyś trzeba się nauczyć. A więc Tomuś, mógłbyś być moim karpiowym tatusiem i po latach nabyłem tą, że tak powiem, odwagę, że chcę ci coś pokazać i czegoś się nauczyć. Dawaj. Jedziemy? Dawaj. Wiesz, że jestem maniakiem produktów do PVA. Uwielbiam robić PVA. Miałeś okazję na zawodach nieraz widzieć, że... Trzy razy mnie odrzuciłeś. Trzy razy na takich zawodach. To nie tak. Że, wiesz, że lubię robić te rzeczy, te PVA, mieszanki, miksy, z tych miksy jakieś tam pelesiki, inne historie. I po prostu no, zachwyca mnie cały koloryt tego, ile mamy możliwości w gamie produktów, które posiadamy. To tylko tak będziesz gadał, czy coś pokażesz? Nie, Tomek, lepiej muszę ci wyjaśnić. Tomek, Snickersa nie mam, ale napij się chociaż. O, nie gwiazdosz. Dobre, dobre. I teraz wiesz. Owocowej herbaty. Dobra, co mamy? Wiesz, że mamy gamę produktów z marki VBG, która z zastosowaniem jest do metod Fidera, jak i równie dobrze do materiałów PVA. Dzisiaj pokażę ci i naszym kolegom widzom, co przygotujemy na dzisiejszą sesję do rzutową. Więc tak, jedziemy od podstawy. A mogę ci pomóc jakoś tak? Coś? Tak, sypnij dwie garstuszki do garnuszka. Ale takie nie za duże, bo też tego materiału wyjdzie trochę. No, super. I jak widzisz, mamy tu już zanęte typu redy z peletem drobnym, z odrobinami ziarna. Pascal radzi. Pascal radzi, może być. Gotujesz tam czy dalej? No to jak gotujesz no dalej, to teraz ten sam aromat, czyli ananas, mango. To samo? Tak, ananas, mango, pelet typu redy. Śmiało. Jeszcze? Jeszcze. Dobra. Come on baby, let's my fire. Dobra. I co dalej jedziemy? Dosypiemy troszeczkę konopi. To już ja sobie pozwolę. Daj mi też. No tylko nie popsuj niczego, nie? Dobrze, postaram się. Odrobina konopi. I to, co ostatnio lubimy używać w firmie, to jest co? Party mix. Party mix. Party mix. Czyli... Party bardziej mi się podoba niż mix, ale tutaj nie bo ma opcji. Bo ty masz mix po party. Tutaj... Syp. Nie jest taką samą ilość. Czy ta nazwa jest taka, nie jest w kierunku tendencyjności? Jest fajna. Daje do myślenia. Dobra, tak. Super. Ekstra. Ja to jedziemy. Party lubię. Ale mix? I teraz ciekawostka, którą ci mogę powiedzieć, to jak te PVA będzie nam pracowało i jak ten stigmix będzie nam pracował, zależy od tego, jaką wilgotność tego użyjesz. Jeżeli chcesz, żeby to dywanowało typowo, poczekaj, jeżeli chcesz, żeby to typowo dywanowało, to nie lejesz. To lejesz dużo, lejesz, robisz mokre rzeczy i tak dalej, pozwalasz, żeby zanęta przesiąkła sokami, nie wiem, z party mixa, z konopi i dolewasz jeszcze na przykład bostera czy jakiegoś płynnego pokarmu. Jeżeli chcesz, żeby ten materiał, żeby towar z tego PVA pracował ci do góry, pracował powierzchniowo, unosił się lekko i tak dalej, pozwalasz, żeby on był lekko suchawy. A my chcemy dywan. A my chcemy dywanowo. My chcemy, żeby to chodziło przed nie, troszeczkę dole, nie za dużo. To tylko chodzi o aromat i dowilżenie. No, śmiało. Gotuj, Tomciu, gotuj. Elegancko, dobra, starczy na razie. Tomek jak poleje, nie? Tomek leje najlepiej. Nie ma bat. Tomek leje najlepiej. No i mieszamy, nie? Mieszamy. Staramy się to zrobić na tyle dokładnie, żeby nam to, żeby każda frakcja była mokra, wilgotna. Mogę sobie pomieszać też? Tak, pomieszaj sobie. Ja jeszcze dosypię troszeczkę zanęty. Tomek, wróć mi w obraz! Czemu mi zabrałeś obraz? Dawaj tutaj. No, poczekaj, dosypiemy jeszcze troszeczkę. No, jedziesz. Nie dam rady z nimi! Nie dam rady! Tutaj, dawaj. Pokaż. No. Pokaż, jak to wygląda. No idealnie. No i co? I robimy kiełbachę. Teraz ty. I robimy kiełbachę. Flak.
robimy żółtową. Ja jestem zadowolony, że chociaż sobie pomieszałem. Jest dość grubo, jest dość duża średnica, ale chciałem specjalnie, żeby pokazać ten efekt, jak to będzie się fajnie układało przy takim zestawieniu, jak to będzie. Ja generalnie jestem takim dość pedantem właśnie PVA i lubię, jak takie ubachy wychodzą idealnie, równe. Przechodzimy, Tomek, do nabijania naszej siateczki. Ładnie. Zobacz, jaki skupiony, no. Już ja lubię mieć wszystko, kurczę, idealnie. No nie? Ja wiem, ale łania na rowerze jedzie, a ty się nawet nie spojrzysz. No. Ja? Ja? No. Ale tam łanie mnie interesują, mnie karpie interesują. Ale mnie też. I teraz, no, i teraz słuchaj, i wiesz, że ja jestem taki, kurde, esteta od PVA i lubię, jak to wszystko jest tak ładnie, równo. Nie widzę. No, Tomciu, teraz przechodzimy do wiązania i do nabijania naszych kiełbasek rzutowych. Wiesz, że ja jestem takim estetą PVA, więc wszystkie te węzełki i te PVEczki muszą być jak najbardziej idealnie równo. Ja robię to na płaskim. Dobrze, i teraz, Tomku, przechodzimy do wiązania i nabijania naszych kiełbasek rzutowych. Idealnych. No, idealnych. Wiesz, że jestem takim estetą PVA w materiałach i lubię, jak to wszystko jest tak, wiesz, ładnie docięte. Nie pozostawia żadnych wątpliwości. Dobra, ładujemy kiełbachę. I zawsze staram się ją... Ja bym tam trochę dosypał jeszcze, ale... Nie jest tak. Zawsze staram się ją ubijać na płaskim. Tak. I wiążemy. Najpierw skręcam, dociskając sobie. Oplatam o dłoń. Przekładam. Przytrzymuję węzeł. I ściągam. Pokaż. Powąchaj. Powąchaj. No to tak jeszcze z 10. No właśnie, dla wszystkich. Ale wiesz, że ja to mogę robić godzinami, nie? Powąchaj, Tomek. No jak wąchasz PV-kę? Odłóż tam w narożnik, tak żeby było dobrze. Dobra, i jedziemy następnie. No tak. Tomeszku, chcesz spróbować? Daj. Czy nauczyłeś się czegoś? No kurde, nie zabieraj mi, bo się wkurwię. Zamieniamy się miejscami. Siadaj. Przysiadaj się. Ojejku. Ale nie będziesz krytykował, nie? Będę. Będziesz. Jak ci będą łapki dygotać, to będę. No dołóż. Pamiętaj, że kiełbacha musi być taka, żebyś dorzucił w miejsce, które chcesz. Nie może być za ciężka. Co ty? Na twardym, misiu. Nie mam na twardym. No i wyciskaj tego ponczusia. No patrz. W połowie prawie pojętny uczeń, można powiedzieć. No właśnie. Patrz. Teraz najtrudniejszy punkt programu. Nie będzie taka idealna jak twoja. Praktyka czyni mistrza. Będziesz wiązał do wieczora. Tak, dla wszystkich. Widzisz, uciekło, panie, nie przytrzymałeś. Gdzie? Pan węzełka. Widziałeś? Beztalencie. Beztalencie. Widzisz, nie darmo mówiłem, że dorzałem do momentu, w którym mogę cię czegoś nauczyć. Tomek, za 500 się wytnie, nie? To nie problem coś zepsuć, to jest problem ratować. Ale jest mistrzem, wiesz, jest mistrzem w poprawkach, zobacz, jak to zrobił, idealnie. Nie na darmo jest szefem sytuacji kryzysowych w firmie, nie? No, trzymaj, no to, i tak. Zobaczcie. Trzymaj. Proszę. Oczywiście możemy się bawić dalej, tak? Możemy... Bałwanki robić. Możemy polewać, możemy panierować w zanęcie. Ty, a pokażmy, czemu nie? No, przecież to jest zabawa, ja uwielbiam właśnie w PVA. Dawaj, poczekaj, tą zabawę, nie? Żeby ci nie wyjechało, żebyś nie mówił, że... O. Nie przygotowałem do następnej. Gdzie będziecie polewać? A tutaj polejemy, wykorzystamy sobie te nasze wiadereczka, które są już tak modne na łowiskach. Widzimy często, jak jesteśmy gdzieś tam na zawodach, czy tam dojeżdżamy do kolegów, że
oprócz tego, że ludzie używają te produkty nasze. Zajebiście. Oprócz tego, że ludzie używają te nasze produkty do PVA, do metody i tak dalej, to potem wykorzystują te wiaderka do, po prostu użytkowo, tak? A to mają ołowie w tym, a to mają przygotowane materiały PVA, kiełbaski jakieś i tak dalej. Także my też sobie wykorzystamy wiadereczko, wykorzystamy sobie podkładeczkę i co zrobimy? Zrobimy tak. Poukładamy je tutaj, pobawmy się. Polejemy je troszeczkę. Mhm. Tak bardziej na środek, żeby cię nie ubabrać, Tomeczku. Dobra, poroluj je troszkę, jak możesz. No czekaj, bo zjebałem, no. Polej. Jeszcze raz? No. Polejemy je kapeczkę, poroluj je, Tomek. Obtocz. Dobra, pomogę ci. No, dobra. Dobra, elegancko. I teraz wrzucimy je. Jak sapczoki. Tak, a jak? Panierujemy. Polewamy. To nie jest gotowe. Trzymaj, dobra, trzymaj, trzymaj dobra, tego. Dobra. No i należałoby od razu powiedzieć, co nam to daje. Usmażmy je, proszę. Należałoby powiedzieć, co nam to daje. No tak przygotowane PVA możemy zastosować na głębokie łowiska. Ono nam się nie rozpadnie gdzieś w toni, tak, szybciutko. Ono spokojnie zdąży dolecieć. Te PVA jest po prostu przelane bosterem i ono... Jakby ją jeszcze, słuchaj, raz no, zapanierować, tak, drugi tak, obsuszyć, one zaczną, one tak, zaczną, one tak. zaczną pracować dopiero po tym, jak się spokojnie zestaw ułoży na dnie i mamy te kilka minut, zanim te PVA zacznie się rozpuszczać. No dobra, jak Tomku, lekcja? Przyswoiłeś wiedzę? No. No wiesz, że dzisiaj będziesz egzaminowany z tego. Tak, ty. Jestem głodny, czas na schabowy. Wyglądają jak dowolają. To kończymy. Narka. O, teraz ładnie będzie widać. Czekaj. Aśka ci tego nie wybaczy. Ty zdrajco. Wyżej, Tomek, wyżej, bo chowasz mi płetwę w kołyczce. Charakterystyczna ryba, można ją zapamiętać, wiesz? Jest, Daniel? Poczekaj, poczekaj. Zrobimy Tomek, jeszcze kawałek Tomek. Filmu. O. Teraz nie szkodzi, ale widać go całego. Pocierp. Ty, ale jak on się cieszy, nie? To tak młodnieje, o, nie? Młodnieje. I teraz tak. I teraz kur... Jak podnosisz, to robisz tak. I wtedy łokcie. Nie, nie ruszaj. Nie do siebie, się. Wyciągnij do przodu. O, 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 o kurwa, aż czas ma. No. No, dobrze, dobrze. Wyżej. Daj go wyżej. O. Zdjęcia, poczekaj. Cicho, uderzymy go lekko lampą. Masz czym honory? Nie no, dawaj tak teraz. O tak. Poczekaj, Tomek, będziesz lał? Gratuluję, młody. Lej ostro. Mówiłem ci, na to się było słyszeć. Poczekaj. Ja też zadowolony, co? Nie, ja tu mam. Mogę? Na mnie wypadło. Dobra, poszło wszystko? Wędkę zahaczyłem. Dobra, spokojnie. Wystawij głowę do góry. Nie wyciągniesz dyszkę pół godziny. Co się kurwa stało? Panu ręce wleją? Słuchaj, pyrami karmiony. Ale że ci wędkę wyrwał? Nie, wiesz co, paluchy mu tak zawolały, że mi go padła. Witek będzie lał z tego.
No dawaj, twój. Podbierak masz z tyłu. Szaleje wiwatom, niech niekończące się oklaski i wiwaty. Wybiedni. Ale sobie połowiłeś Tomek, ja pierniczę. Zależy jak do tego podchodzi. Na co wziął? Z młodym na zmianę. Raz on, raz ja. Młody niecała doba, dwa razy życiówka pobita. Nęcony, wiesz, mega delikatnie. Z PV-ek mistrza, że tak powiem. A brał co? No nie łowię na swoje, nie? Łowię na cudze. Na jakie chyba tłumaczyć nie muszę. Wyjazd zajebisty. Przepraszam, super wyjazd. Chuj mam w dupę. Weź dawaj, jeszcze raz go. Spróbuj go z drugiej strony pokazać. To jest czas tych ryb, którym powinno się zrobić zdjęcie ogona i tych łusek przy ogonie. Ale zmarł chyba na skórze. No nie umiem na tą rękę. Wiesz, no. Radę. Nie umiem. Czyli syn może nie umie, bo zaczyna, ale ty? Stefan. 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 Jedziemy do bliżej. Uśmiechy panowie, no co, zmartwieni jesteście? Spotka. Jutro do domu. Dobra, Danieluś. Elegancja. Oła, moje plery. A jak już jesteś mokry, to w wodzie też by ci się przydały zdjęcia, nie? Czemu nie klęk? Pojęcie. Jaś, Kubek, co robi? Pach! I chwycona. Tak, kurwa, bo zmęczył tą rybę. Sama się zmęczyła, walczyła. Ile ma? Zdyszkę ma? Może mieć, nie? Zdyszkę. A rozumiem, Abel, że to jest ta na nieudaną PV-kę, tak? Tak, to jest na to, ta na kiepsko zawiązaną. No, cyk. Ty byś tej kafałki nie możesz. Mordę! Wiesz co? Co za gnoje? Dobra. Dobra, Stefciu, jedziemy. Śmiało. Kurde, no. Nie słuszne, to było niesprawiedliwe. Gratuluję. Okay. Usłyszałem czask i nie ma chłopa.
a on w sirach stoi. Look around, see me stare, looking back, now I'm there in the sand. Take my hand, let's find something for us to share. Making now, touching down, every smile in your face seems to me it brings up thoughts of every second that I wasted without you, right by my side. How did I manage just to hide that it feels so very right? But I'm restless, so I wait my Znikaj, Brzydalu, z kadru. Znikaj mi z kadru, Brzydaru. Nie tak szybko, misiaczku, nie tak szybko. Chciałbyś. Szydercy są na miejscu. Ale będzie lany. Ale mordę ładnie pokazał. No, no brawo. Brawo. Ja cię nie podniosę, trzymam telefon. Czuję coś takiego. Ejko, Waletko. Obydwo masz na wideo? Tak. Kurczę, dziękuję wam bardzo, nie, że pozwoliliście mi złowić rybę. Jestem wzruszony. Niezmiernie. Jestem wzruszony i bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Tego totalnego Saving Game Wadzinę. Wiedział. Zemsta! Zemsta! Jeszcze mi branie zasymulował, no dobrze. Dobra, wyłaź, kruszynka.